Hej, cześć, witajcie, jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Słuchajcie, z dniem dzisiejszym rozpoczynamy zupełnie nową serię. To znaczy, mówiłem już o niej jakiś czas temu, ale dzisiaj ją oficjalnie rozpoczynamy. Chodzi mi tu oczywiście o serię z najlepszych trafów i reakcji widzów na to, co wypadło im właśnie ze skrzynek w Brawl Stars. Każdy odcinek z tej serii będzie miał tylko jednego zwycięzcę i uwaga, którego wy wybierzecie. Dokładnie tak, wy będziecie wybierać, kto wygrywa dany odcinek. No a zwycięzca otrzyma ode mnie kartę Google Play, za którą później będzie mógł sobie doładować naprawdę fajną sumkę gemów w Brawl Stars. Wiecie już, że nagroda dla zwycięzcy jest bardzo fajna, to teraz zapytacie pewnie, w jaki sposób będziecie głosować. Otóż już wam mówię, słuchajcie, przy każdym nagraniu właśnie z reakcji widza będziecie mieli numerek. Przykładowo w tym odcinku będzie to od 1 do 10, no i wystarczy, że w komentarzu napiszecie numerek, na który chcecie zagłosować. Czyli nie wiem, przykładowo bierzecie sobie szóstka i piszecie w komentarzu szóstkę i o, według mnie najlepsza reakcja, powinien wygrać. I to osoba, która będzie miała najwięcej głosów właśnie w komentarzach wygrywa. Myślę, że całkiem proste, więc po obejrzeniu tego filmu zagłosuj na swoją ulubioną reakcję. A jeszcze, żeby was zachęcić, to chciałem powiedzieć, że za każde 2000 łapek pod tym filmem dodaję jedną reakcję więcej w kolejnym odcinku. Czyli jeżeli będzie na przykład 40 tysięcy łapek, to już nie będzie 10 reakcji jak w tym filmie, tylko będzie aż 20 reakcji i sprawicie mi dużo roboty. Bo już przed tym filmem wysłaliście mi 623 maile z reakcjami. I muszę się przyznać, że jeszcze 253 nawet nie sprawdziłem. Także jeżeli macie jakieś fajne nagranie, gdzie trafiacie coś dobrego, albo macie po prostu mega śmieszną reakcję na drop z megaboxów właśnie w Brawl Stars, albo z małych skrzynek, albo z b-boxów, to śmiało możecie mi podsyłać na damianskrzynka@onet.pl. Spokojnie, może to być nawet nagranie telefonu telefonem, co jest teoretycznie dziwne, ale może takie być. Może być też sam ekran z głosem, albo nawet bez głosu. No po prostu podsyłajcie wszystko, co macie na tego maila, a ja będę wybierał tylko te najciekawsze. Na sam koniec wstępu, moi kochani widzowie, muszę wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która mnie bardzo gryzie. Ponieważ strasznie mało brakuje nam już do 800 tysięcy widzów na kanale, więc mordeczko, jeżeli masz jeszcze taki czerwony guziczek tam na dole, to koniecznie go wciśnij, żeby był szary, zasubskrybuj mój kanał, bardzo mi w tym pomożesz, a my lecimy z odcinkiem. Okej, numer 10 i mamy tutaj tytuł. Wtedy, kiedy trafiłem Leona, czyli prawdopodobnie będzie tutaj legenda, mam nawet zanotowaną minutkę. Kanał to Szymon Szymon, będziemy jedli opening XD. Co? Siemano, z tej strony Szymon, dzisiejszym odcinku sobie odważyłem, będziemy jedli opening. Ej, faktycznie, będziemy jedli opening. Dobra, zaczyna się ciekawie. No i go, dobra. Dobra, lecimy. Tu jakiś big boxik był otwierany, widzę. Trójeczka na dole była, niestety troszeczkę wam zasłaniam. Ale mega boxów nie otwiera, więc nie będzie żadnych. To tak, po pierwsze, na pewno bardzo emocjonalnie chłopak do tego podszedł, bo widać, że tutaj mega radość. Zastanawiam się, dlaczego on ma, słuchajcie, tak dużo łapek w dół pod tym filmem. Nie wiem, czy to jest jakiś fake? Chyba nie. Po prostu ludzie się wkurzyli, że on zaczął tak krzyczeć. Mój Boże! O mój Boże! Nie, no fake to na pewno nie jest, bo tutaj widzicie, no wszystko legitnie, raczej nawet troszeczkę jakość niestety telefonowa, jak widać. Trafiłem Leona! O mój Boże! Ja się popłaczę! O mój Boże! Ej, on ma trochę głos jak Dexy. Czy to jest? To nie jest Dexy. To nie jest Dexy, co nie? Trzeba się pochwalić kolegom, co nie? Moje serce teraz tak pucha, że wow! Czekajcie, mój kolega. Aż chłop go normalnie, kolega do niego tam przyleciał. Co ty zrobiłeś, jak ty Leona trafiłeś? Rafał! 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 Trafiłem Leona teraz! Tak, mogę ci pokazać! Dobra, trafiłem stary Leona, nagrywam odcinek na mój kanał! Dzień dobry! Jeszcze chyba się przywitał z sąsiadką na koniec. Ej, ogólnie pozytywna reakcja. Ja daję łapkę w górę oczywiście. Zastanawiam się tylko, dlaczego tu jest tak dużo łapek w dół. Tamta reakcja zdecydowanie była ciekawa. Teraz mamy, słuchajcie, dziewiąteczkę. No i zobaczmy, co się kryje pod dziewiąteczką. Trochę się płyta zacięła, nie? Ale ja też tak mam czasem. Ciekawe, słuchajcie, czy jest jakiś kozak, który potrafi policzyć, ile właśnie ta osoba, która nagrywała ten film, powiedziała razy max. Bo ja chyba, czekajcie, mega dużo, aż sobie przewidzę, czekajcie jeszcze raz. Co jest? Czemu jeszcze? Ej, nie! Co jest? Ej! On tutaj powiedział 40 razy max, jak nie więcej, bo mi się już tyle razy palce skończyły, że nie mogę liczyć. Jednej skrzynki, max i ja.
Max! No generalnie gratuluję, jakby dało się zostawić łapeczkę w górę, to bym zostawił za taki drop. Max, trafiłem! Dobra, lecimy z numerem 8. Nie uwierzysz, co dropnąłem w tym megaboksie, Brawl Stars. No dobra, to zobaczymy, czy nie uwierzę. Niestety obraz źle się nagrał. Co ty jadasz? O nie, mam nadzieję, że będzie wszystko git. Wiem, że muzyka jest nie tego, że dostanę za nią prawa autorskie, więc ją wyłączę. Boże, tu będzie taki mały ekran, czemu ja wziąłem ten film? Tu musiał chłop coś dobrego trafić, ewidentnie. Powiększyłem ten ekran jak się tylko dało, nie? Już lepiej się tego nie dało zrobić. Dobra, i co się w ogóle dzieje w tym odcinku? No chłop odbiera sobie starpointsy na początek, ewidentnie. W strasznie słabej rozdzielczości, ale odbiera te starpointsy i ląd ich będzie miał. Uwaga, uwaga. O, 1900 sobie odebrał, całkiem przyjemnie. I co on z tymi starpointsami potem zrobi? Pewnie coś... Tu na pewno musi być jakiś związek z tymi starpointsami, co nie? Dobra, tu coś otwierał? Nie, tu wziął, odebrał tylko darmowe monety. Dobra, coś tu ma w sklepie, gemów ma mało dosyć. Czyli raczej za gemy chyba nic nie będzie otwierał. No dokładnie, chłop otworzy sobie teraz skrzynkę za starpointsy. I co mu wypada? O, no, siódemeczka, okej. A, wy nie widzieliście, dobra, to czekajcie, to jeszcze raz. O, puk, siódemeczka, na dole była siódemeczka, chłop trafił sobie siódemeczkę, czyli co, dwie nowe rzeczy jakieś mu wypadają. No, troszeczkę się zbiera, gwiazdki sobie strzelają, Pampe, Sandy. No, trzy przedmioty ma nowe chłop, to znaczy, że mu chyba tylko do tych czterech zadymiarzy mógł cokolwiek trafić. Tak, ej, to jest hit jakiś totalny, trzy przedmioty z siódemki? Oh my god, ale pewnie gadżety, słuchajcie, pewnie gadżety, uwaga, uwaga. Co mu tutaj wypadnie? Niech już klika, bo już się denerwuje. Jak trafi trzech jakichś zadymiarzy kozackich, to będzie naprawdę szok. Będę miał fajny tytuł odcinka na pewno, jakby teraz trafił chłop trzech zadymiarzy. Uwaga, uwaga. No dobra, jest gadżecik, okej. Okay. Alleluja do przodu. No to jakiś standardowy gadżecik uszeli. Co mamy dalej? Mamy gadżet do PAM modulator impuls. I kruczek. I kruczek. Okej. Okay. No, gratuluję. Wszystkie legendy chłop ma. Patrzcie, chłop ma 4 na 4 legendy. No, nie no, widać, że to jakiś farciarz. Mega farcik. Czy ja dropnąłem cokolwiek kiedyś właśnie z tego megaboksa za starpointsy? Chyba nie, ej, serio, chyba nic nie trafiłem. Jakby coś trafiliście, to możecie napisać w komentarzu. Jest, idę nagrać odcinek, jak odbieram starpointsy. Dropnąłem Crowa. Obstawiam, że ta jego ekipa pewnie tam zaraz go... ty farcie jeden, ty farcie, ej, jak coś, to ja wam to daję w najlepszej możliwej rozdzielczości. Dobra, numerek 7. Piąty odcinek z Brawl Stars i mamy Leona. Otworzyłem niechcący Big Boxa. No, byśmy mieli... O, nie na odcinku, ja znam to uczucie. Grę. Właśnie przed sekundą. Ej, słuchajcie, ja znam to uczucie, jak się trzyma skrzynki na upelik i nagle się otworzy przypadkowo, nie? No, nie przed sekundą. Ostatni Big... Leon! Na odcinku! Leon! Leon! Głośna reakcja znowu. Wybieraj Leona, szybko. Jeden na milion. Mamy nową legendę. Ej, wyczuwam w ogóle jakieś takie wibracje u nich w mikrofonie, takie wrrr, nie wiem, słyszycie? To taki robocik lekki, coś takiego, śmieszne całkiem. Na kanale, skrzynka i Leon! Ej, halo, tam było jeszcze 7 skrzynek, no to nie była ostatnia, proszę nie oszukiwać. Ale nie, no gratuluję Leonka, łapeczka w górę oczywiście, chłopaki. Dobra, jedziemy z numerem 6. Więc pomyślałem, że nagram odcinek, jak otwieram skrzynki. Przyjemnie. Bardzo fajnie, cieszę się, że nagrałeś ten odcinek, bo teraz jesteś u mnie na odcinku. No więc kupuję. Dobra, no dawaj. 9! Co jest? Ej, słuchajcie, to naprawdę jest 9. Chłop miał 9 z megaboksa, widzicie to? Patrzcie. Serio, tam jest 9. Ten głupi program do nagrywania zasłania, ale tam serio jest 9. Zobaczcie, ej, naprawdę. Ja na początku takie, o co chodzi? Ale tam na serio jest 9. Chłop trafił 9 z megaboksa. Wow. Ej, serio? 9! 9! Co się... Ej, szczerze, mega mnie denerwuje, jak ktoś nagrywa tym programem dziurę rekordy, bo on akurat zasłania w tym miejscu, gdzie jest ta liczba na dole i tego nie widać. Ej, nagrywajcie czymś innym, nagrywajcie nawet telefonem, serio, tak będzie lepiej. Dobra. Sprawdzamy, ile rzeczy tutaj... Cztery, widzieliście? Ej, była czwóreczka, słuchajcie, 4 nowe rzeczy, czyli on nie sfejkował na pewno tej dziewiątki, dobra. 4 nowe rzeczy, tego jeszcze nie grali. 4 nowe przedmioty z jednego megaboksa i zaczynamy od Star Powera. Jest Star Power do Nity. Dobra, star drugi Star Power. Nie no, same Star Powery pewnie. Kiełek! Boże Kruk! Co? No tu już piątka. No standardowo. Ja Boże Święty! Ej, jak mam być szczery, to do tej pory chyba to jest najlepsza skrzynka, bo tutaj jest legenda,
4 nowe rzeczy właśnie z Megaboxa. 9 w ogóle, 9. Ja pierwszy raz na oczy widzę, że ktoś trafia 9, nie? Wow. Ale jestem podekscytowany. Nigdy nie miałem 9 z Megaboxa. Dobrze, że to się nagrywa. No, jakby się nagrało, to by był klops. Numer 5, czyli jesteśmy już w połowie. Pamiętajcie, żeby po obejrzeniu właśnie wszystkich tutaj trafów moich widzów zagłosować, kto według was jest najlepszy i kto według was wygrywa właśnie karty Google Play w komentarzu, podając właśnie liczbę, która była przy jego skrzynce. W sumie, no tak mogę powiedzieć, przy jego skrzynce. Dobra, lecimy. Siema, siema, witam was dzisiaj z mojego drugiego konta. Na przyspieszonym tempie jakimś. I obejrzyjcie sobie, to jest niesamowite, co się tutaj właśnie stało. Ej, czy to ja tu mam jakoś przyspieszone, czy on po prostu tak wbiegło, tak szybko gada? Ej, bo ja wiem, bo on tutaj dograł reakcję już po, w sensie dźwięk jest dopiero potem dograny do Megaboxa. On już nagrał sobie najpierw ekran i potem dograł dźwięk. Okej, dobra, czyli to nie będzie reakcji na żywo niestety, ale dobra, odpalamy. Zapraszam do oglądania i zostawcie suba. Tak jak widzicie, trafiłem 8 przedmiotów. Jakby ktoś się pytał i mówił, że to jest jakoś przerobione, fotomontaż czy coś, to naprawdę nie jest... Dobra, już 9 widziałem, gościu, nie będę cię tutaj oskarżał o jakieś skaby na 8. Dobra, 3 przedmioty, pyk, zaczyna od gadżetu, potem kolejny gadżecik i na koniec, co mu wypada, czy... Bibi, o, no tutaj troszeczkę słabiej, widzieliście gość przed chwilą, no troszeczkę miał chyba moim zdaniem lepszą skrzynkę. Numer 4 różni się tym od innych, że jest wysłany na Instagramie, ktoś wydał mi po prostu link do Instagrama i mam tutaj film, a swoją drogą jak mówię o Instagramie, to zapraszam do siebie na Instagram, Damian4, ty polecam, bardzo fajny Instagramek, bardzo fajne foteczki, jakbyście mi tutaj zostawili followka, to by było mi naprawdę bardzo miło, bo dobijamy też tutaj 60k, a już też niewiele brakuje. A i zauważyłem, że ekran jest obrócony do góry nogami, więc tutaj wam ładnie wszystko obróciłem i oglądam. 7. Ej, w ogóle mega telefon potuczony, współczuję, ej. Trzeba tutaj, ej, jeżeli słuchajcie, właśnie ta osoba wygra, ten numerek właśnie teraz, jeżeli wygra, będzie najwięcej razy w komentarzach, to normalnie składam się, zamiast karty Google Play, składam się na szybkę do telefonu, właśnie dla tutaj chyba zwyciężczyni, tak, bo tutaj jest chyba kobieta, więc jeżeli ona wygra, to składam się jej na szybkę do telefonu, jak coś. I patrzcie, przyjdź. Dobra, gadzecik. Jeszcze dwie postacie. Dzięki! Yes! No, ogólnie całkiem niezły drop. Dobra, teraz pora na numerek 3. Dobra. Ja i Kamil robimy unboxing na moim telefonie. Unboxing, dobra. Jeszcze skrzyneczka. Nie ma nic. Ojej, co się pykła? Dobra, trudno, starza się. Druga skrzyneczka. Nie ma nic. Trzecia. Nie ma nic. No nic nie wypada. Czwarta. Ej, może to był właśnie ten failowy odcinek, którego miałem nie pokazywać. Nie ma. Bo pobrałem parę takich filmików od was, gdzie w ogóle nic nie trafiliście. Ojej, mam nadzieję, że to nie jest jeden z tych odcinków. No czemu? Sandy! A jednak! Ej, Sandy trafiony w toalecie. Patrzcie, co tu się dzieje. W toalecie. Kochani, wydropiłam. Ej, to opening prawie jak VCR kiedyś robił na toalecie. Sandy, patrzcie. Gratuluję pierwszej legendy, no i w sumie wam powiem, że całkiem ciekawe nagranie. Numerek 2 odpalamy i sprawdzamy. Stuknij. Tutaj dwa razy Sandy z rzędu. I tutaj chłop ma drugą legendę, tam chyba dziewczynka, ojej, zaraz nie pamiętam, czy to w poprzednim właśnie była dziewczynka, czy chłopczyk, chyba dziewczynka, to pierwszą legendę trafiła, a tutaj właśnie chłop trafia już drugą, ciekawe kogo ma tego pierwszego. Druga legenda, ja. Dwie legendy w jeden dzień. Dwie jeden dzień? Czemu powiedział dwie legendy w jeden dzień? Szkoda, że z PK-u się nie udało nagrać. O, dobra, ej, czyli wiem jaką, czyli wcześniej trafił Spike'a i to w ten sam dzień. No to nieźle, całkiem nieźle, gratuluję. No i ostatni filmik od was, numerek 1. W ogóle mam napisane tutaj w nazwie pliku Kaśka mam Leoda, czyli to chyba było coś ciekawego, więc odpalam. Pięć monet. No, jakieś monety. 45. Dobra. 57. Teraz coś wystrzeli z tej skrzynki. Coś kozackiego wypadnie, musi. Jakaś legenda. O! Co? Leon! Kaśka mam Leona! Kaśka mam Leona! Jest, wreszcie! Pierwsza legenda też! O nie! Po roku wyrania wreszcie Leon!
Po roku grania pierwsza legenda, no to gratulacje, gratuluję. Ja też długo czekałem na moją pierwszą legendę. O nie. 36 punktów. On aktualnie w szoku. Znaczy monet, ja odsuwalę. No właśnie. Nie dam rady już, dobra. Kończę to. Już emocje wzięły górę niestety. Nie no, myślę, że każdy, kto trafił swoją pierwszą legendę, dostawał lekkiego takiego troszeczkę zawału. No i słuchajcie, w tym filmie to by było ode mnie na tyle. Pamiętajcie, żeby zagłosować w komentarzu, kto według was powinien wygrać właśnie w tym odcinku. Napiszcie swój numerek i możecie też napisać w sumie, dlaczego właśnie ta osoba według was powinna wygrać. To tak dodatkowo możecie napisać numerek, sam wystarczy. No i pamiętajcie, że każde 2000 łapek to jedna osoba więcej w kolejnym filmie. A filmy z waszymi dropami możecie mi podsyłać na damianskrzynka@onet.pl. To by było ode mnie na tyle. Subskrybujcie kanał. Widzimy się już niedługo w nowych filmach. Cześć! Eluwina, ta każda gra się tu zaczyna. Eluwina, dla Tary, Kruka, Spajka, Gina. Eluwina, a.